964 mieszkania. Taka liczba lokali w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus ma pojawić się w najbliższych latach na Dolnym Śląsku. Przedstawiciele 9 samorządów z województwa uroczyście podpisali listy intencyjne dotyczące budowy mieszkań przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest to projekt, który jest realizowany na podstawie nowej ustawy, która niedawno 2,5 miesiąca temu jest w życiu. Pojawił się nowa instytucja Krajowy Zasób Nieruchomości i w ramach tego realizujemy już to właściwe Mieszkanie Plus. Dzisiaj podpisaliśmy 9 listów intencyjnych z 9 samorządami z Dolnego Śląska. To jest, myślę, że bardzo dobra decyzja ze strony samorządów. Według założeń ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym z nowego rozwiązania może skorzystać każda osoba fizyczna. Nie ma ustalonej górnej granicy wiekowej, jak to było w przypadku poprzedniego programu Mieszkanie dla Młodych. Można powiedzieć ogólnie, dla każdego, kto dzisiaj nie ma własnego mieszkania i domu, to jest pierwszy filar, tutaj nie ma żadnej dyskryminacji. Pozostałe kwestie w dalszym rozdrobnieniu przede wszystkim ma zapewnić szerszy dostęp dla tych, których dzisiaj nie stać na kredyt i nie mogą własnego mieszkania kupić na rynku deweloperskim, popularnie zwanym tak, czy też nie stać ich, już nie mówiąc tak, o budowie własnego domu. Listy intencyjne podpisali przedstawiciele Legnicy, Kudowy Zdroju, Zgorzelca, Jaworzyny Śląskiej, Pieńska, Radwanic, Trzebnicy, Strzelina i Walimia. Najwięcej mieszkań chce zbudować Legnica. Tam powstać ma 665 lokali. Jesteśmy trzecim co do wielkości miastem na Dolnym Śląsku po Wrocławiu i Wałbrzychu. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli alternatywę. Realizujemy od 2005 roku z powodzeniem budownictwo w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstało prawie 500 mieszkań i jest duże zainteresowanie mieszkaniem na wynajm. Ponad 1400 osób jeszcze oczekuje na mieszkanie na wynajm. Chcemy, żeby poza TBS-em mieli alternatywę. Kryteria i ceny za wynajem są określone w ustawie, ale mają być elastyczne. Każda umowa z samorządem będzie trochę inaczej skonstruowana i będą też inaczej skonstruowane te kryteria, które będą powodowały dostęp do tych mieszkań. I one mogą dotyczyć chociażby zasobności portfela, może to dotyczyć tego, czy na przykład w rodzinie są osoby niepełnosprawne. Dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości podpisał listy intencyjne z Bielawą, Głogowem, Jaworem, Oławą, Świdnicą i Wrocławiem na około 1000 mieszkań oraz dotyczące gruntów PKP i Poczty Polskiej we Wrocławiu, umożliwiające budowę niemal 2500 lokali. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.